Z Księgi Jeremiasza. Głoście to w domu Jakuba i obwieście to w Judzie. Słuchajcie tego, narodzie nierozumny i bezmyślny, co ma oczy, a nie widzi i uszy, a nie słyszy. Nie bójcie się mnie, wyrocznia Pana nie drży przede mną, który ustanowiłem wydmy jako brzeg morza, jako granicę wieczną i nieprzekraczalną. Szaleje ono, lecz jest bezsilne. Huczą bałwany, lecz nie mogą się dalej posunąć. Naród ten ma serce oporne i buntownicze. Stają się oni odszczepieńcami i odchodzą. Nie powiedzieli w swych sercach: chcemy bać się Pana, Boga naszego, który daje w swoim czasie deszcz wczesny i późny, który zapewnia nam ustalone tygodnie żniw. Wasze grzechy to zniweczyły, a wasze występki pozbawiły was dobrobytu. Bo są w narodzie moim przewrotni, co splatają sieć jak łowca ptaków, zostawiają sidła, łowią ludzi. Jak klatka jest pełna ptaków, tak domy ich przepełnione są oszustwem. W ten sposób stają się oni wielkimi i bogatymi, otyłymi i ociężałymi, a także prześcigają się w nieprawości. Nie przestrzegają sprawiedliwości wobec sierot, by doznały pomyślności, nie bronią sprawy ubogich. Czy mam za to nie karać, wyrocznie Pana, lub się nie pomścić na takim jak ten narodzie? Obrzydliwość i zgroza dzieją się w kraju, prorocy przepowiadają kłamliwie, kapłani nauczają na własną rękę, a lud mój to lubi. I cóż uczynicie, gdy kres tego nadejdzie? Uciekajcie z Jerozolimy, synowie Beniamina, w Tekoa dmijcie w trąby, na Bet-Hakarem wynieście znak, albowiem od północy zagraża nieszczęście i wielka katastrofa. Do wybornego pastwiska podobno jesteś, córo Syjonu. Przyjdą do ciebie pasterze ze swoimi trzodami, rozbiją namioty dookoła ciebie, będą paść każdy na własną rękę. Przygotujcie się do walki przeciw niej, naprzód wejrzyjmy się w południe. Biada nam, bo dzień się ma ku końcowi, bo się już wydłużają cienie wieczorne. Naprzód wedrzyjmy się w nocy i zniszczmy jej pałace, bo tak mówi Pan zastępów. Wytnijcie jej drzewa i usypcie wał dokoła Jerozolimy, bo to miasto kłamstwa, sama w nim nieprawość. Jak studnia tryska wodą, tak tryska jej przewrotność. Gwałt i ucisk dają się w niej słyszeć, choroba i rany. Oto, co jest stale przed moim obliczem. Strzeż się, Jerozolimo, bym się nie odwrócił od ciebie, bym nie obrócił cię w pustynię, w ziemię niezamieszkałą. Tak mówi Pan zastępów. Zbieraj starannie, jak podczas winobrania, resztę Izraela. Jak dokonujący winobrania wyciągaj rękę ku gałązkom winorośli. Do kogo mam mówić, kogo ostrzegać, aby posłuchali? Oto ucho ich jest nieobrzezane, także nie mogą pojąć. Oto słowo Pańskie wystawione jest u nich na drwiny, nie mają w nim upodobania. A ja pełen jestem gniewu Pańskiego, nie mogę go powstrzymać. Wylej go na ulicy, na dzieci i na zgromadzenia młodzieńców. Wszyscy bowiem będą zabrani, mąż z żoną, starzec wraz z mężem w podeszłym wieku. Domy ich przejdą na własność innych, podobnie jak pola i żony. Bo wyciągnę rękę nad mieszkańcami tego kraju, wyrocznia Pana. Albowiem od najmniejszego do największego wszystkich ogarnęła żądza zysku, od proroka do kapłana wszyscy popełniają oszustwa. Usiłują zarazić katastrofę mojego narodu, mówiąc beztrosko: pokój, pokój, a tymczasem nie ma pokoju. Okryci są hańbą, gdyż postępowali obrzydliwie. Co więcej, zupełnie się nie wstydzą, dlatego upadają wśród tych, co mają upaść. Runą, gdy ich nawiedzę, wyrocznia Pana. Tak mówi Pan. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Ale powiedzieli: nie pójdziemy i ustanowiłem dla was stróżów. Uważajcie na głos trąby. Ale oni powiedzieli: nie będziemy uważać. Dlatego słuchajcie, narody, i pojmijcie dobrze, co zamierzam uczynić. Słuchaj, ziemio. Oto zamierzam sprowadzić na ten naród nieszczęście.
Będzie to owoc ich przewrotnych zamysłów. Nie zważali bowiem na moje słowa, a moim prawem wzgardzili. Na co sprowadzacie mi kadzidło ze Saby albo wyborny korzeń trzcinowy z dalekiej ziemi? Nie podobają mi się wasze całopalenia, a wasze krwawe ofiary nie są mi przyjemne. Dlatego tak mówi Pan. Oto postawię temu narodowi przeszkody, na których się potkną ojcowie wraz z synami, sąsiad i przyjaciel zginął. Tak mówi Pan. Oto nadchodzi naród z ziemi północnej, wielki naród powstaje z krańców ziemi. Łuk i miecz trzymają w ręku, są okrutni i bezlitośni. Ich wrzawa jest jak szum morza i dosiadają koni, gotowi jak jeden mąż do walki przeciw Tobie, córo Syjonu. Usłyszeliście wieść o nich, ręce nam opadły, lęk nas ogarnął i ból niczym rodzącą kobietę. Nie wychodźcie na pole, ani nie chodźcie po drodze, bo miecz nieprzyjaciela grozi, trwoga dokoła. Córo mojego narodu, przywdzij wór pokutny i kajaj się w popiele. Okryj się smutkiem, jak po synu jedynym, gorzką żałobą, bo przyjdzie do nas nagle nieprzyjaciel. Ustanowiłem cię badaczem mego ludu, byś poznał i zbadał jego postępowanie. Wszyscy oni są niesforni, oszczercy są miedzią i żelazem. Wszyscy popełniają nikczemnie. Ołów został rozgrzany na podwójnym ogniu przez miecz kowalski. Próżne wysiłki przetapiającego metal, przewrotnie dadzą się oddzielić. Nazwijcie ich srebrem odrzuconym, bo odrzucił ich Pan. Pan skierował do mnie następujące słowo. Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek. Tak bowiem mówi Pan o synach i o córkach, które się narodzą na tym miejscu i o matkach, które je urodzą i o ojcach, którzy im dadzą życie w tym kraju. Pomrą wskutek różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani ani pochowani, posłużą za nawóz na polu. Wyginą od miecza i z głodu, a zwłoki ich staną się żerem ptaków podniebnych i zwierząt lądowych. Bo tak mówi Pan, nie wychodź do domu żałoby, nie chodź opłakiwać i żałować ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu, wyrocznie Pana. Cofnąłem łaskę i miłosierdzie. Pomrą wielcy i mali w tym kraju, nie będą pochowani i nikt nie będzie ich opłakiwał. Nikt nie uczyni za nich na sobie nacięć, ani się nie ostrzyże. Nikt nie będzie łamał chleba dla okrytego żałobą, aby go pocieszyć po zmarłym, ani też nie dadzą mu do picia kielicha pocieszenia po jego ojcu i matce. Nie wchodź też do domu, gdzie się odbywa uczta, by zasiąść z nimi do jedzenia i picia, bo tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. A gdy oznajmisz temu ludowi wszystkie te słowa, powiedzą ci, dlaczego Pan zapowiedział przeciw nam te wszystkie wielkie nieszczęścia? Na czym polega występek i grzech, który popełniliśmy przeciw Panu, naszemu Bogu? Wtedy powiesz im, na tym, że przodkowie wasi opuścili mnie, wyrocznia Pana, i poszli za cudzymi bóstwami, służyli im i oddawali cześć, a ode mnie odeszli i nie zachowali mojego prawa. Wy zaś postępowaliście gorzej niż wasi przodkowie. Oto każdy z was idzie za postępem swego przewrotnego serca, odmawiając mi posłuszeństwa. Wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie, wy ani nie znali wasi przodkowie. Tam możecie służyć cudzym bogom dniem i nocą, gdyż nie mam dla was przebaczenia. Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza. Stań w bramie świątyni i głoś następujące słowa. Słuchajcie słowa Pańskiego wszyscy z Judy, którzy wchodzicie tymi bramami, aby oddać pokłon Panu. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie postępowanie i wasze uczynki, a pozwolę wam mieszkać w tym miejscu. Nie ufajcie słowom kłamliwym głoszącym, świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska.
Albowiem jeżeli naprawdę poprawicie wasze postępowanie, jeżeli będziecie się kierować wyłącznie sprawiedliwością jeden wobec drugiego, jeśli nie będziecie uciskać cudzoziemca, sieroty i wdowy, jeśli krwi niewinnej nie będziecie rozlewać na tym miejscu, jeżeli nie pójdziecie za cudzymi bogami na waszą zgubę, to pozwolę wam mieszkać na tym miejscu na ziemi, którą dałem przodkom waszym od wieków po wieki. Oto wy na próżno pokładacie ufność w zwodniczych słowach, nieprawda? Kraść, zabijać, cudzołożyć, przysięgać, fałszywie palić kadzidło Baalowi, chodzić za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przede mną w tym domu, nad którym wzywano mojego imienia i mówicie: oto jesteśmy bezpieczni, by móc nadal popełniać te wszystkie występki. Może jaskinią zbójców stał się w waszych oczach ten dom, nad którym wzywano mojego imienia? Ja to dobrze widzę, wyroczne Pana. Idźcie, proszę, do mojego przybytku w Shiloh, gdzie dawniej obrałem mieszkanie dla swojego imienia, i patrzcie, co mu uczyniłem z powodu przewrotności mojego ludu Izraela. A teraz, ponieważ popełniliście te występki wyrocznie Pana i mimo, że mówiłem do was nieustannie i niezmordowanie, nie usłuchaliście, a gdy wołałem, nie odpowiedzieliście, uczynię wam domowi, nad któremu wzywano mojego imienia, a w którym wy pokładacie ufność, i temu miejscu danemu wam, waszym przodkom, to samo, co uczyniłem Shiloh. Odrzucę was sprzed mego oblicza, podobnie jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, całe pokolenie Efraima. Lecz nie usłuchali mnie, ani nie nadstawili uszu. Uczynili twardym swój kark, stali się gorsi niż ich przodkowie. Na początku panowania Jojakima, syna Jozjasza, króla judzkiego, Pan skierował następujące słowa do Jeremiasza. Tak mówi Pan: stań na dziedzińcu domu pańskiego i mów do mieszkańców wszystkich miast judzkich, gdy przychodzą do domu pańskiego oddać pokłon, wszystkie słowa, jakie poleciłem ci oznajmić. Nie ujmuj ani słowa. Może posłuchają i zawróci każdy ze swej złej drogi. W ten czas ja powstrzymam nieszczęście, jakie zamyślam przeciw nim za ich przewrotne postępowanie. Powiesz im: tak mówi Pan, jeżeli nie będziecie mi posłuszni i nie będziecie postępować według prawa, które dla was ustanowiłem, jeśli nie będziecie słuchać słów moich sług, proroków, których nieustannie do was posyłam, mimo że jesteście nieposłuszni, zrobię z tym domem podobnie jak z Shiloh, a miasto uczynię przekleństwem dla wszystkich narodów ziemi. Kapłani, prorocy i cały lud słyszeli Jeremiasza mówiącego te słowa w domu pańskim. Gdy zaś Jeremiasz skończył mówić wszystko to, co mu Pan nakazał głosić całemu ludowi, prorocy i cały lud pochwycili go, mówiąc: musisz umrzeć. Dlaczego prorokowałeś w imię Pana, że się z tym domem stanie to, co z Shiloh, a to miasto ulegnie zniszczeniu i pozostanie niezamieszkałe? Cały lud zgromadził się dookoła Jeremiasza w domu pańskim. Gdy przywódcy judzcy usłyszeli te słowa, wyszli z pałacu królewskiego do domu pańskiego i zasiedli u wejścia bramy nowej w domu pańskim. Wtedy kapłani i prorocy zwrócili się do przywódcy i do całego ludu tymi słowami: człowiek ten zasługuje na wyrok śmierci, gdyż prorokował przeciw temu miastu, jak to słyszeliście na własne uszy. Jeremiasz zaś rzekł do wszystkich przywódców i do całego ludu: Pan posłał mnie, bym głosił przeciw temu domowi i przeciw temu miastu wszystkie słowa, które słyszeliście. Teraz bowiem więc zmieńcie swe postępowanie i wszystkie swoje uczynki, słuchajcie głosu Pana, Boga waszego. Wtedy ogarnie Pana żal nad nieszczęściem, jakie postanowił przeciw wam. Ja zaś jestem w waszych rękach. Uczyńcie ze mną, co wam się wyda dobre i sprawiedliwie. Wiedzcie jednak dobrze, że jeżeli mnie zabijecie, krew niewinnego spadnie na was, na to miasto i na jego mieszkańców.
Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, bym waszym uszom głosił wszystkie te słowa. Wtedy powiedzieli przywódcy i cały lud do kapłanów i proroków: człowiek ten nie zasługuje na wyrok śmierci, gdyż przemawiał do nas w imię Pana, Boga naszego. Powstali niektórzy spośród starszych w kraju i rzekli do całego zgromadzenia ludu: Micheasz z Moszet był prorokiem w czasach Ezechiasza, króla judzkiego, a mówił do całego narodu judzkiego, co następuje. Tak mówi Pan zastępów: Syjon zostanie zaorany jak pole i Jerozolima obrócona w gruzy, a góra świątyni wzalesione wzgórze. Czy zabił go Ezechiasz, król judzki, i całe pokolenie Judy? Czy raczej nie uląkł się on Pana i nie przebłagał oblicza Pana tak, że ogarnął Pana żal nad nieszczęściem, jakie zamierzał on przeciw niemu? My zaś mielibyśmy obciążyć dusze nasze tak wielkim występkiem? Był także mąż prorokujący w imię Pana, imieniem Uriasz, syn Szemaraja i z Kiriat Jachirim. Prorokował on przeciw temu miastu i przeciw tej ziemi zupełnie zgodnie ze słowami Jeremiasza. Król Jojakim i wszyscy jego bohaterowie oraz wszyscy przywódcy usłyszeli jego słowa. Król zaś szukał sposobności, by go zabić. Gdy Uriasz usłyszał o tym, przeraził się i uciekając, przybył do Egiptu. Wtedy posłał król Jojakim do Egiptu Elnatana, syna Akbora, wraz z kilku ludźmi. Sprowadzili oni Uriasza z Egiptu i przyprowadzili do króla Jojakima, który kazał go stracić mieczem, a ciało jego wrzucić do grobów pospolitego ludu. Achikam jednak, syn Szafana, ochraniał Jeremiasza, by nie został wydany w ręce ludu na śmierć.